Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Kolejny odcinek serii edytorów grafiki i znowu edytor postaci logo, od programu Logomocja. No i dzisiaj bym chciał troszkę głębiej wejść w niektóre narzędzia. Tutaj pokazałbym przy okazji opcję kopiowania i wklejania w tym, a także obracania obiektów. Zróbmy sobie może nasz trójkącik. Dobra, trójkąt zrobiłem przeżycie areografa akurat i teraz jak mogę taki obiekt zaznaczyć i teraz go przemieścić? Zaznaczam i tak samo jak w pamięci dość intuicyjnie przenoszę. Jak widzicie, nie jest to trudne. Klikając dwa razy dostajemy opcję obracania takiego obiektu. Tak, mam nadzieję, że to widzicie. Oczywiście po kolejnym zaznaczeniu, może nie tak. Możemy dalej działać w odpowiedni sposób. Teraz nierówno zaznaczyłem. Tutaj przydatne będzie przeanulowanie. W tej opcji będzie przydatny klawisz Escape. No i dobra, możemy znowu obracać, jeśli byśmy tego chcieli. Dobra, co mamy jeszcze? Mamy jeszcze narzędzie wygładzania, które, jak sama nazwa wskazuje, wygładza nam boki. To chyba najlepiej widać na liniach takich okrąglonych. Jest delikatna różnica tutaj w kształcie. Zrobię to samo może teraz bez wygładzania. Wyczyść. Jak widzicie, tutaj to jest te boki są troszkę ostrzejsze. Nie wiem, czy to dokładnie widać. Delikatna różnica jest. Co dalej, czego wam jeszcze nie pokazałem? Tutaj powiedziałem, że jest to trzeci rozmiar kształtu, tak? Ale naprawdę tutaj jest mały. Dobra, zmienię może na ołówek. Mały, grubszy. I tutaj jest tak zwany rozmiar użytkownika, który możemy sobie modyfikować właśnie w narzędziach. Na przykład 20. Ok, to powiedziałem. Co dalej? Animację zrobimy sobie za tydzień. O zaznaczeniu mówiłem. A tutaj już przy okazji obracania innych elementów mamy także, mamy więcej opcji. Możemy na przykład zrobić odbicie lustrzane danego elementu. Czy też obrócić o konkretny kąt. Tutaj przy zaznaczeniu, przy zaawansowanej opcji zaznaczania mam takie opcje. A także rysowanie przezroczyste. Dobra, co tam jeszcze? O tym wam mówiłem, animacje tutaj. Jeśli chodzi o kolory, tutaj możemy również kolory ustawiać za pomocą numerków. Jest to przydatna kwestia, jeżeli ktoś szuka zaawansowanych opcji. Dobra. Co chciałem zrobić jeszcze? A, mówiłem wam o narzędziu pipeta jeszcze, jak on działa. Po wybraniu koloru, jeśli chcemy, żeby dany kolor został zapamiętany, powiedzmy, nie wiem, klikam. Przejmuję kolor, który obecnie jest aktywny tutaj do, jakby do... Może tutaj automatycznie pobierać kolor, bo możemy go nie pobierać, tak? W tym momencie chyba nie pobiera koloru. Czy temu ci pobiera kolor? Pobiera kolor. A teraz chyba... A. Tak działa pobieranie koloru. Załóżmy, że coś narysuję. I teraz chciałbym wrócić do którego koloru? Pomarańczowego. Jak widzicie, pobrał mi kolor. Czyli tak działa nasza tutaj pipeta. Zobaczcie, że możemy też przyklikając na dwa razy na dany przycisk zmienić jego funkcję. Na przykład tutaj, zobaczcie, klikając na kwadrat, możemy zrobić od razu zamalowany kwadrat. Oczywiście to jest zamalowany w formie areografu, tak? Bo normalnie wyglądałoby tak. Także każde narzędzie ma kilka swoich podwariantów opcji. Oczywiście nie wszystkie, zwróćcie uwagę. O, tutaj na przykład zobaczcie. Można robić zamknięte kształty tylko. Okrągłe. I tutaj myślę, że tutaj na pewno znowu będzie sporo zabawy. Zobaczcie, bo robimy ramę. I możemy teraz się tym narzędziem
bawić. Albo takie wypełnione. Dobra, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję, to tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. W kolejnej lekcji będziemy się zajmować animacjami w tym programie. Także do zobaczenia, czekajcie na kolejne odcinki i życzę miłego dnia. Pozdrawiam, do usłyszenia.